Grzegorz Boratyn. Witam i zapraszam na aktualności. W Markowej koło Łańcuta otwarto Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. Pierwsze takie w Polsce. Jest poświęcone tym, którzy narażali życie, wykazali się heroizmem, dali świadectwo człowieczeństwa, czasem płacąc za to najwyższą cenę. Uroczystość otwarcia obserwował Marcin Pawlak. Marcin, czy można powiedzieć, że Markowa już jest miejscem symbolicznym? Myślę, że najlepszym dowodem na to, że faktycznie tak jest, że Markowa jest miejscem symbolicznym, są słowa ambasador Izraela Anny Azari, która w swoim wystąpieniu podczas tej uroczystości otwarcia muzeum powiedziała, że Markowa to najlepsze miejsce na muzeum w Polsce. Polskie Muzeum Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest Markowa, jak ważne jest to muzeum i jak niezwykłe jest to miejsce. Niech świadectwem tego, że jest to prawda, będzie to, co już dzisiaj usłyszeliśmy, że nawet ten niemiecki przykład grozy, jakim było zamordowanie rodziny Ulmów i ukrywanych przez nich Goldmanów, nie skłonił innych mieszkańców Markowej, zwykłych ludzi, prostych, mających przecież też swoje rodziny i też bojących się o swoje życie, też chcących przetrwać, nie skłonił ich ani nie zmusił do wydania Żydów, których ukrywali. I mimo tej tragedii 21 Żydów było do końca wojny w tej wsi przez ludzi ukrywanych. To wielkie miejsce dla Rzeczypospolitej Polskiej, bo tu, jak w soczewce, skupia się to, o czym możemy powiedzieć, że jest jednym z przyczyn, że my jako Polacy możemy się czuć godnie, że byli wśród nas tacy, którzy nie bali się nawet za cenę życia, że byli wśród nas tacy, którzy byli więcej niż przyzwoici, którzy byli bohaterami. Prezydent Andrzej Duda był pierwszą osobą, która oficjalnie zwiedziła muzeum, zobaczył całą ekspozycję. W tej chwili właśnie opuszcza Markową, a dziś podczas tej uroczystości poświęcenia muzeum dokonali arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik. Mezuzę, która jest repliką mezuzy, która znajduje się nad wejściem do Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Tutaj nad wejściem do muzeum w Markowej umieścił naczelny rabin Polski Michael Szudrich, a wśród gości na trybunie honorowej podczas tej uroczystości znajdowali się zarówno przedstawiciele między innymi rządów Stanów Zjednoczonych, Izraela, ale także polskiego rządu, marszałkowie Sejmu i Senatu, a także przedstawiciele samorządu. Nasz muzeum tutaj reprezentuje nasz wspólny dom. Tutaj w Polsce przez 1000 lat żyli razem. Niestety na czas wojny był zabity razem. I dla mnie nadzieja to jest i dzisiaj my jesteśmy razem, budzimy się razem i zawsze na duch Ulmów i inne sprawiedliwi, coś zawsze my mamy obowiązek być razem. Niech to muzeum stanie się dla obecnych i kolejnych pokoleń symbolem prawdy, lepszego rozumienia potrzeb innych ludzi bez względu na pochodzenie, wyznanie i język. Niech pamięć o Polakach ratujących Żydów, niech pamięć o tragedii narodów zaplątanych dziejami wojen będzie wiecznie żywa i prawdziwa. Moim gościem jest marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Dziś wszyscy podkreślali, jak ważne jest to miejsce. To Markowa, to można już powiedzieć, symbol. Symbol,
który w całym świecie ma pokazywać bohaterską rolę Polaków, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Tak, ja myślę, że to jest jeden z większych elementów i przykładów właśnie tego w Markowej tutaj. Możemy powiedzieć, że rozpoczęliśmy ogromnym krokiem milowym proces odkłamywania historii Polski, postaw Polaków, którzy oddawali największą wartość, jaką jest życie, dla ratowania innych ludzi, swoich rodaków, swoich sąsiadów narodowości żydowskiej. I to niech będzie przykład i dla naszych rodaków, młodych pokoleń, które tamtych czasów nie pamiętają, i dla wszystkich ludzi na całym świecie, jaką wartością jest życie i wolność dla każdego Polaka. Bardzo dziękuję, panie marszałku, za tą wypowiedź. No a w tej chwili prezydent Andrzej Duda opuścił już Markową i powoli pierwsi goście, którzy brali udział w uroczystym otwarciu tego muzeum, w tej chwili mogą także zwiedzić i zobaczyć całą ekspozycję. Marcinie, na razie dziękujemy. Spotkamy się jeszcze pod koniec aktualności. Muzeum w Markowej zbudowano z inicjatywy samorządu wojewódzkiego za prawie 9 milionów złotych. Powstał nowoczesny budynek symbolizujący wiejską chatę, taką jak dom rodziny Ulmów. Nazwiska Polaków, którzy za pomoc Żydom zapłacili życiem, umieszczono na tabliczkach przed wejściem do muzeum. Jest też specjalna ściana pamięci. Pomysł, żeby w Markowej powstało Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów, zrodził się w 2007 roku. 30 czerwca 2008 roku Sejmik Województwa podjął uchwałę intencyjną w tej sprawie. Idea wkrótce zaczęła nabierać kształtów. 20 listopada 2013 roku wmurowano poświęcony przez papieża Franciszka kamień węgielny, a sama budowa tego niezwykłego obiektu trwała ponad 2 lata. Muzeum kształtem nawiązuje do biednej wiejskiej chaty. Centralne miejsce zajmuje tu naturalnej wielkości makieta dawnego domu rodziny Ulmów. Na szklanych ścianach można obejrzeć wykonane przez Józefa Ulmę zdjęcia swojej rodziny i ukrywanych podczas wojny Żydów. 16 osób w tak małym domu. Oczywiście ci Żydzi przebywali głównie na strychu, ale to pokazuje tą determinację rodziny Ulmów, żeby uratować tych, którzy byli skazani na zagładę. Kiedy zaczęła się hitlerowska okupacja, Józef najpierw pomagał żydowskiej rodzinie tencerów. Później, prawdopodobnie w połowie 1942 roku, przyjął pod swój dach 8 Żydów z rodziny Szalów i Goldmanów. Pomógł, choć zdawał sobie sprawę, co czeka jego rodzinę, jeśli ktoś go wyda. On mówi, a gdzie oni mają pójść teraz, kiedy im grozi śmierć? Może przeżyją, może się wojna skończy, bo przecież już było wiadomo, że front na wschodzie się zbliżał. Tego już nie doczekali. Rankiem 24 marca 1944 roku Niemcy otoczyli dom Ulmów. Wydał ich granatowy policjant z łańcuta. Najpierw hitlerowcy zastrzelili ukrywających się na strychu Żydów, później całą rodzinę Ulmów, nie oszczędzając żadnego z 6 dzieci. Podobne, choć nie tak krwawe dramaty rozegrały się w setkach podkarpackich domów. Tylko w naszym regionie w bezinteresowną pomoc ukrywającym się Żydom zaangażowanych było ponad 1100 osób. 150 zapłaciło za to najwyższą cenę. Dzisiejsze uroczystości zaczęły się o 10:00 wspólnymi modlitwami w miejscach ważnych dla Polaków i Żydów. Najpierw na cmentarzu w Jagielle koło Przeworska, później w Markowej i Łańcucie. Uczestniczył w nich naczelny rabin Polski Michael Szudrich oraz ambasador Izraela w Polsce Anna Azari. Mszę w markowskim kościele koncelebrował arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Cmentarz wojenny ofiar hitleryzmu w Jagielle to 279 zbiorowych mogił. W jednej z nich pochowano Żydów z rodzin Szalów i Goldmanów, którzy zginęli z Ulmami 24 marca 1944 roku. Ich ciała ekshumowano w Markowej w roku 1947. Wspólne modlitwy w miejscu pamięci rozpoczął naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Żyliśmy razem, straciliśmy życie razem. I dzisiaj pamiętamy razem.
Na miejscowym cmentarzu przy zbiorowych mogiłach modlili się mieszkańcy wsi, Żydzi, którzy przyjechali na uroczystość otwarcia muzeum i uhonorowani tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata z całej Polski. Jestem bardzo podekscytowany, że Polacy pamiętają Żydów, którzy zginęli i że mogłem tu spotkać ludzi, którzy pomogli Żydom przeżyć Holokaust. Za pomordowanych modlili się też hierarchowie Kościoła katolickiego. Szczególnie polecamy spoczywających na tym świętym miejscu Żydów, Romów, Cyganów, Ukraińców, jeńców radzieckich, Polaków, ale modlitwą obejmujemy wszystkie ofiary nazizmu, hitleryzmu, komunizmu, wszystkich ideologii nienawiści. Wśród wielu nagrodzonych tytułem Sprawiedliwy wśród narodów świata, a obecnych na wspólnych modlitwach, była dziś m.in. Aleksandra Szczepaniak-Sznep. Jej matka Natalia i siostra Barbara przez ponad półtora roku w mieszkaniu na warszawskim Targówku ukrywały pięcioro Żydów uciekinierów ze Lwowa. W pamięci szczególnie utkwiła jej obława na dom. Była 13-letnią dziewczynką. Została w domu sama z ukrywanymi Żydówkami. Słyszałam krzyki, płacze, bo zabierali mężczyzn i z parteru, i z drugiego piętra. Zaczęli się dobijać drzwi, drzwi zaczęły trzaskać i mówię, no jeszcze moment, koniec, ja pierwsza, ale też stał się jeden z cudów. Z Jagieły uroczystości przeniosły się do Markowej, na miejscowy cmentarz, gdzie pochowani są Józef i Wiktoria Ulmowie oraz siedmioro ich dzieci. Wiktoria Ulma, Stasia Ulma, Basia Ulma, Władziu Ulma, Francuz Ulma, Antoś Ulma, Marysia Ulma, Nienarodzone Ulma. Podczas mszy w intencji ofiar II wojny światowej arcybiskup Stanisław Gądecki, przypominając historię rodziny Ulmów, mówił, że ma świadomość, że w Markowej powtarzać jej nie trzeba. Jest natomiast potrzeba mówienia o niej w Polsce i na świecie, ponieważ, jak podkreślał, rozpowszechniany jest pogląd, że antysemityzm w Polsce nasilił się w czasie wojny i wielu Polaków wykorzystało trudną sytuację swoich żydowskich sąsiadów. Aby uratować jedną osobę żydowskiego pochodzenia w czasie Holokaustu, trzeba było przynajmniej dwóch albo trzech osób wspierających. Przyjmując zatem, że dzięki polskiej pomocy ocalało 40 do 60 tysięcy Żydów, daje to ogólną liczbę 160 do 360 tysięcy Polaków, którzy z narażeniem swego życia i życia członków swoich rodzin pomagali Żydom. W łańcuckiej synagodze za dusze zmarłych modlili się wspólnie Polacy i Żydzi. Naczelny rabin Polski Michael Szudrych i proboszcz senior z łańcuckiej Fary, ksiądz Władysław Kenar, rozpoczęli modlitwę od psalmu 23. Pan jest moim pasterzem. Zamieszkam w domu pańskim na długie czasy. Wspominając zmarłą rodzinę Ulmów, rabin Szudrych powiedział, że ratowanie żydowskich sąsiadów w czasie II wojny to była nie tylko odwaga, to był heroizm. Heroizm, który wymagał poświęcenia, także poświęcenia życia. Zdaniem rabina, dzięki postawie rodziny Ulmów nieustannie uczymy się, co znaczy być człowiekiem. Zgromadzeni w synagodze usłyszeli też, że my współcześni na szczęście nie zostaliśmy poddani takim doświadczeniom, ale codziennie zdajemy egzamin z wyborów moralnych. Rabin Szudrych podsumował swoje wspomnienia o zmarłych Ulmach stwierdzeniem: to wzór człowieczeństwa. Modlitwa w łańcuckiej synagodze zakończyła się zapaleniem zniczy pamięci za wszystkich zmarłych z rodzin Ulmów, Szalów i Goldmanów. Wielu Polaków ratowało Żydów z narażeniem własnego życia. Ubogie rodziny przyjmowały pod swój dach po kilka osób. Sami nie mieli zbyt wiele, ale dawali innym szansę na przeżycie. Nie oczekiwali żadnej nagrody. Dziś po latach za swoje poświęcenie i bohaterstwo zostali odznaczeni przez prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę. Eugeniusz Szylar z podziwem wspomina dziś swoich rodziców. Jesienią 1942 roku do ich domu w Markowej przyszła sześcioosobowa żydowska rodzina Welców, którą ojciec znał jeszcze sprzed wojny.
To była dla nich jedyna szansa na przeżycie. Tato jakoś się zgodził. Nie patrzył na to, co, jakie konsekwencje z tego mogą być. No, przyjął ich pod dach i dał im schronienie. To raz mieszkali i siedzieli tam, znaczy na stajni, to drugi raz na domu. W pomoc Żydom zaangażowani byli nie tylko rodzice, ale i ich dzieci. Także 11-letni wówczas pan Eugeniusz do dziś wspomina strach, jaki towarzyszył każdemu dniu. Wszedłem do szkoły, wszystko było w porządku, a ze szkoły wracam i tak myślę sobie, ciekawość, czy jeszcze będzie do czego wrócić do domu, czy nie. Rodzina Welców szczęśliwie doczekała końca okupacji. Dziś pan Eugeniusz w imieniu swoim, nieżyjącej już matki, ojca i rodzeństwa, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Podobne odznaczenie odebrał także Michał Skrobacz, także w imieniu swoich rodziców. Uhonorowano ich za pomoc żydowskiemu chłopcu, Abrahamowi Segalowi, który ukrywał się w ich domu w Krzemienicy. Jest to wielkie, ogromne wydarzenie dla mnie, że rodzice zostali uhonorowani po tylu, tylu latach. W pomoc Abrahamowi Segalowi od 1942 roku włączyła się także rodzina Cwynarów z Markowej. To w ich gospodarstwie przez 2 lata znalazł dach nad głową i doczekał końca wojny. Dziś w imieniu rodziców odznaczenie od prezydenta odebrała córka państwa Cwynarów, Maria, która na uroczystość w Łańcucie przyjechała aż ze Szczecina. Wspominamy go bardzo serdecznie. Ja byłam prawie rówieśnicą, rok młodsza od niego. I to, co mama zawsze podkreślała, to bardzo mądry chłopak. W sumie za ratowanie żydowskich sąsiadów uhonorowano dziś kilkadziesiąt osób. W wielu przypadkach pośmiertnie, bo za pomoc zapłacili najwyższą cenę. Ale takich osób były tysiące, które w strasznych czasach potrafiły okazać serce potrzebującym, mówił prezydent Andrzej Duda. Rzeczpospolita może być dzisiaj dumna, nie tylko uważać was za bohaterów, równych tym, którzy walczyli z bronią w ręku o niepodległość z najeźdźcom, jednym i drugim, ale tych bohaterów, o których absolutnie nie wolno zapomnieć, którzy w absolutnie bezprecedensowy sposób przyczynili się do tego, że byliśmy w stanie przetrwać godnie jako naród i możemy iść dzisiaj właśnie dzięki państwu i państwa najbliższym z podniesioną głową. Podczas uroczystości w Łańcuckim Zamku uhonorowano także osoby za pielęgnowanie pamięci i upowszechnianie wiedzy o Polakach ratujących Żydów podczas wojny. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Urszula Niemczak i Bogdan Romaniuk, a srebrny Mateusz Szpytma, dyrektor Muzeum w Markowej. Na uroczystość do Markowej przyjechał nie tylko prezydent Duda i marszałkowie Sejmu i Senatu. W niewielkiej przecież wsi, o której dziś słyszy cała Polska, zgromadzili się członkowie rządu, parlamentarzyści, przedstawiciele Episkopatu Polski, dyplomaci, ludzie kultury. Wszyscy zgodnie stwierdzili, od dziś Markowa może stać się symbolem prawdy o historii. Jestem na tyle wzruszony, że trudno mi nawet mówić o tym, bo wreszcie mamy instytucję, która będzie niosła pamięć o tym, jak w życiu można być przyzwoitym i jak polskie społeczeństwo, Polacy, polskie państwo podziemne także, bo przecież mieliśmy instytucje państwa podziemnego, które też były zaangażowane w pomoc Żydom. Jak można się przyzwoicie, czy wręcz bohatersko zachowywać. Ta pamięć jest bardzo ważna, bo nie wszyscy potrafili wybierać, nie wszyscy także i dzisiaj potrafią wybierać w życiu. Dla mnie to jest nareszcie zamknięcie pewnego rozdziału. Pewne rzeczy zostały nareszcie dokończone, bo otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów było bardzo potrzebne od bardzo, bardzo dawna. No a to, że patronami tego muzeum jest rodzina Ulmów, która jest w ogóle największym symbolem poświęcenia i bohaterstwa, jakie można sobie tylko wyobrazić,
no to już jest sprawa wyjątkowo szczególna i wspaniała. Jestem przekonany, że dla polskiej polityki historycznej jest to wydarzenie niezwykle ważne, wręcz przełomowe. Do tej pory brakowało takiego miejsca, w którym można by tę historię opowiedzieć. To jest historia bardzo ważna dla nas, dla współczesnych. Może być ona dla nas pewnym przewodnikiem o najważniejszych, fundamentalnych wartościach, takich jakie wyznawała rodzina Ulmów, ale to jest też wielka szansa dla nas wszystkich, aby polską historię w najbardziej dramatycznym okresie II wojny światowej opowiedzieć całemu światu. Uroczystości związane z pamięcią o historii odbyły się nie tylko w Markowej. W Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie można na przykład oglądać wystawę Sprawiedliwi wśród narodów świata. Ekspozycja była już w wielu krajach, pokazuje pomoc udzielaną przez Polaków żydowskim mieszkańcom Rzeszowszczyzny. Wczoraj można tam było też obejrzeć spektakl Lena. To opowieść o wydarzeniach z Markowej widziana oczami najmłodszego, nienarodzonego syna Wiktorii i Józefa Ulmów. Rodzinę Ulmów, ale i wiele innych, często nieznanych bliżej do dzisiaj osób, które ukrywały Żydów w czasie okupacji, pokazuje ta wystawa. Dzięki ich bezinteresownej pomocy i determinacji około 2900 Żydów z terenu Rzeszowszczyzny udało się uratować. Są to Polacy, którzy zostali odznaczeni medalem i tytułem Sprawiedliwi wśród narodów świata, nadawanym przez Instytut Yad Vashem z Jerozolimy. Polacy są najliczniejszą nacją w Yad Vashem, która jest odznaczona tym medalem. Mieszkańcy regionu pomagali Żydom na różne sposoby. Przynosili im jedzenie, wskazywali drogi ucieczki, ale najczęściej ukrywali ich w swoich domach. Na strychach, w stodołach lub w specjalnych kryjówkach, takich jak ten regał, za którym ukryte były drzwi do piwnicy. Te często nieprawdopodobne historie do dziś inspirują pisarzy i reżyserów, m.in. Piotra Warszawskiego, który na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie zaprezentował monodram zatytułowany Lena. Główną postacią sztuki jest samotny mężczyzna Zygmunt, najmłodszy nienarodzony syn Ulmów, który w tym spektaklu przeżył tragedię i naznaczyła ona całe jego dorosłe życie. Musiałaś umierać ostatni? Musiałaś patrzeć, jak umiera tatuś, mamusia? Wiedzieć nie mogli, że w wieku 4 lat płynnie czytałeś. Pan porucznik nie mógł wiedzieć, że rozumiesz wszystko, co mówi do swoich żandarmów, bo stary Goldman rozmawiał z ojcem po niemiecku. Bohater jakby wspominający to rodzeństwo Ulmów jest jak gdyby jego własnym rodzeństwem. No piekielnie trudna rzecz, wielowarstwowa, nasycona emocjami tak bardzo, że jest niesłychanie trudno to zagrać. Na koniec wracamy do Markowej, do Marcina Pawlaka. Muzeum od jutra można już zwiedzać. Jakie wrażenie zrobiło na tych, którzy zobaczyli je jako pierwsi? No, w tej chwili rzeczywiście pierwsze osoby wchodzą do muzeum i mogą zobaczyć tą ekspozycję. Ja miałem już okazję zobaczyć to muzeum wewnątrz i oprócz tych eksponatów, przedmiotów życia codziennego, które pozostały po rodzinie Ulmów, na pewno duże wrażenie robi sam środek muzeum i ta ekspozycja przedstawiająca wnętrze domu rodziny Ulmów. Przede wszystkim to, na jak małej powierzchni żyła 8-osobowa rodzina, która jeszcze dodatkowo w tym samym domu ukrywała 8 osób narodowości żydowskiej. W tej chwili cały czas do wejścia do muzeum ustawia się kolejka wśród osób, które czekają na to, aby odwiedzić to muzeum. Ja spotkałem pana Tadeusza Stankiewicza, odznaczonego medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. Pana rodzice ukrywali także i pomagali Żydom podczas II wojny światowej. Czego pan spodziewa się, że zobaczy pan wewnątrz tego muzeum? No to muzeum, właściwie tak jak sama jego nazwa, że jest muzeum rodziny Ulmów. Właściwie, ale także Polaków. Ale Ulmowie byli Polakami i to jest muzeum właściwie z symbolem właśnie Polaków ratujących Żydów.
To muzeum ma także uświadamiać ludziom na całym świecie, jak ważną rolę odgrywali Polacy, jak bohatersko polskie rodziny poświęcały życie, ratując innych, ratując często swoich sąsiadów, znajomych, ukrywając ich. Pan w 2009 roku był w Stanach Zjednoczonych, no i tam musiał pan tłumaczyć to, dlaczego chociażby pana rodzice postanowili ukryć rodzinę żydowską. Tak, próbowałem to tłumaczyć, dlatego że to było bardzo trudne do zrozumienia przez na przykład Amerykanów, na przykład młode pokolenia, studentów, którzy sobie tego nie mogli wyobrazić i jakoś dla nich to było i irracjonalne, bo na przykład zadawali pytania, że no dobrze, jeżeli was było 32 tysiące albo 32 miliony Polaków żyło i wyście nie mogli obronić przed Holokaustem 3 milionów Żydów, czy nawet 6 milionów byście nie mogli obronić. Oni sobie tego nie wyobrażali, bo oni po prostu nie znali historii Polski, żebyśmy przegrali militarnie wojnę. Nie wyobrażali sobie też tego, jak ryzykując życie można było ratować czyjeś życie. Sobie nie wyobrażali, bo zadawali właśnie takie pytania, że no jeżeli było to tak niebezpieczne, to dlaczegoście robili? Myśmy nie wiedzieli, jak to w ogóle wytłumaczyć. No bo myśmy czuli, że to jest niesprawiedliwe, że to tak nie można, że to przecież jest podeptanie godności ludzkiej, nie traktowanie ich jako ludzi, powiedzmy, tych Żydów. A oni przecież byli, na przykład u nas byli współobywatelami polskimi, prawda, z którymi były no, ścisłe relacje. Zgodzi się pan z tym, że to muzeum, otwarcie, dzisiejsze otwarcie tego muzeum odmieni ten wizerunek? Rozpocznie się to odkłamywanie prawdy historycznej? To będzie proces, jednak dłuższy. To nie można się spodziewać tego z dnia na dzień. To musi trwać, prawda, bo tak jak to tak długo świat nie wiedział o tym, może się nie starał. Ale bez wątpienia ta dzisiejsza uroczystość rozpoczyna ten proces. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję za tą rozmowę. W tej chwili no, powoli pierwsze osoby mogą zobaczyć wystawę, ekspozycję dziś już otwartego Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej imienia rodziny Ulmów w Markowej. Marcin Pawlak, bardzo dziękujemy. Markowa, dziś zasłużenie na ustach wszystkich. Dziękujemy. Do zobaczenia.